Weronika Jaworska, witam i zapraszam na wtorkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Gorzowscy policjanci pomogli nastolatkowi, który miał problemy z oddychaniem i jego stan wymagał natychmiastowej pomocy lekarskiej. Dzięki policyjnej eskorcie 16-latek szybko dotarł do szpitala, gdzie została udzielona mu specjalistyczna pomoc. Wszystko wydarzyło się w minioną sobotę, ale to miała być służba podobna jak wszystkie inne. Policjanci sztabu, patrolując ulice miasta, dbali o bezpieczeństwo gorzowian. W pewnym momencie, kiedy zbliżali się do ronda przy ulicy Piłsudskiego, podjechał do nich kierujący busem. Okazało się, że to był tata 16-letniego syna, który siedział obok. Mężczyzna, rozemocjonowany, poprosił policjantów o pilną pomoc. Chodziło o jak najszybsze dotarcie do wielospecjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Gorzowie po to, aby natychmiast medycy udzielili chłopcu pomocy. Ten bowiem nie mógł oddychać i się dusił. Policjanci natychmiast włączyli sygnalizację świetlną i dźwiękową i poprosili, aby kierowca jechał za nimi. To był bardzo krótki instruktaż, ale kierowca doskonale zdawał sobie sprawę także z tej odpowiedzialności. Policjanci wiedzieli, że odpowiadają za siebie, za te osoby, które eskortują, ale także za innych uczestników ruchu drogowego. Dzięki profesjonalnej postawie, doświadczeniu też policjantów, wszystko odbyło się w sposób niezwykle skuteczny i profesjonalny. W bardzo krótkim czasie eskorta dotarła do szpitala, a później już medycy wzięli sprawę w swoje ręce, tak aby 16-latkowi udzielić profesjonalnej i fachowej pomocy. Ta sytuacja zakończyła się happy endem. W takich chwilach niezbędne jest to, aby działać szybko, ale też w sposób niezwykle skoncentrowany. To bardzo trudne do połączenia w wielu przypadkach, dlatego wymaga naprawdę doświadczenia i profesjonalizmu. Zdajemy sobie sprawę, że tutaj kluczową rolę odgrywają już minuty, nie tylko godziny, więc chcieliśmy, aby jak najszybciej ten mężczyzna wraz ze swoim synem znalazł się przy szpitalnym oddziale ratunkowym, ale to zostało przeprowadzone w sposób niezwykle profesjonalny. Podróż, choć krótka, przebiegła niezwykle sprawnie. 16-latek uzyskał fachową pomoc medyczną dzięki załodze szpitala i możemy mówić tutaj naprawdę o dużym szczęściu. Bardzo często jest tak, że kiedy osoby nie wiedzą, jak postąpić w danej chwili, kiedy przychodzą emocje, kiedy nie wiedzą, jak postąpić, zwykłe rutynowe czynności mogą wydawać się trudne do wykonania, co dopiero udzielenie pomocy medycznej ratującej zdrowie, życie swoim najbliższym, tych, których kochamy. Właściwie w takich sytuacjach każdy z rodziców jest rozemocjonowany i dostaje takiego paraliżu, który uniemożliwia skuteczne przeprowadzenie właściwych, optymalnych czynności związanych z pierwszą pomocą. To dobrze, że mężczyzna poprosił o pomoc policjantów, ponieważ sama trasa, sama droga i prowadzony przez niego pojazd, to mogła być bardzo niebezpieczna sytuacja, ale dzięki policjantom wszystko zakończyło się w sposób niezwykle właściwy. Cieszymy się, że 16-latkowi już nic nie grozi. 25 marca w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się debata z kandydatami na urząd prezydenta Gorzowa. Wydarzenie jest organizowane przez Telewizję Gorzów oraz Stowarzyszenie Obywatele Gorzów 66400. Na kolejnym spotkaniu z Akcją Demokracją postanowiliśmy, że zapytamy kandydatów na prezydenta, co mają nam do zaoferowania, bo jako społeczeństwo obywatelskie chcielibyśmy jednak mieć wpływ na to, kto nami rządzi tu, na naszym podwórku własnym, nie tylko w parlamentarnych, ale też w tych naszych małych ojczyznach, gdzie to my decydujemy jako społeczeństwo, a przez 8 lat nikt nie przyszedł, nie zapytał nas, czy my coś potrzebujemy jakiejś pomocy. Natomiast oczekujemy, że ten prezydent, który zostanie wybrany w tych wyborach, będzie z nami współpracował jako obywatelami, jako społeczeństwem obywatelskim.
nie pozwolimy, żeby ktoś za nas szedł i decydował i mówił, na kogo mamy głosować. My jesteśmy profrekwencyjni, bo namawiamy do uczestnictwa wyborów i to jest naszym zadaniem jako obywateli, żeby każdy, kto uczestniczył, decydował, co będzie robione w Gorzowie, czy to, co ja bym chciała, czy to będzie zrealizowane. I to jest temat, który powinien dominować, że my naród wybieramy, nie władza nas wybiera. I tego oczekujemy i będziemy z tego rozliczać. My mieszkamy w Gorzowie i oczekujemy, że wybrany przez nas kandydat, później prezydent, będzie współpracował z nami jako społeczeństwem, będzie decydował o naszych wyborach, czy wycinka drzew ma być tu, czy tam, ale z nami, nie bez nas. I tego oczekujemy. Jako Telewizja Gorzów wspólnie z Obywatele Gorzów 66400 organizujemy debatę kandydatów na prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego. Z wszystkimi kandydatami skontaktowałem się osobiście i wszyscy przyjęli nasze zaproszenie, więc cała piątka będzie gościła 25 marca w Bibliotece Wojewódzkiej, gdzie dojdzie do tego wydarzenia. Mamy 5 kandydatów. O reelekcję ubiega się urzędujący prezydent Jacek Wójcicki, który startuje ze swojego własnego komitetu. Kontrkandydatem będzie Piotr Wilczewski, zgłoszony przez Koalicję Obywatelską. Kolejnym jest Jacek Bachalski, który startuje ze swojego własnego komitetu. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiła Romana Sondeja. I piątą kandydatką jest Katarzyna Miczał, która również startuje ze swojego komitetu. Na debatę do biblioteki zapraszamy, chciałbym powiedzieć, wszystkich mieszkańców miasta, ale wszyscy się nie zmieszczą, więc tych chętnych zapraszamy. Planujemy również, aby była możliwość zadawania pytań od strony mieszkańców. Dlatego też warto tam być, warto spotkać się z kandydatami twarzą w twarz, bo takich możliwości najczęściej nie posiadamy. Wydarzenie będzie nagrywane przez Telewizję Gorzów i będzie również można na naszej antenie je obejrzeć. Ruszyła budowa najdroższego i najbardziej skomplikowanego odcinka obwodnicy Drezdenka. Ma odciążyć miasto od ruchu tranzytowego. Inwestycja pochłonie większość środków na drogi wojewódzkie. Wcześniej pod petycją w sprawie budowy podpisało się ponad 5 tysięcy osób. No to 3-4. Integralność regionu jest dla nas bardzo ważna. Obiecywałem to kilkanaście lat temu, że zrobimy wszystko, żeby takie rozwiązanie znaleźć. Nie było łatwo, długa, wyboista droga. Pierwsze dwa mniejsze etapy, 9-12 milionów i teraz ten za ponad 108 milionów złotych. Oby na tym się skończyło. Znaleźliśmy dobrego wykonawcę. Zbudowaliśmy montaż dzięki wsparciu z funduszy rządowych. Niestety znacznie mniejszemu niż się spodziewaliśmy, bo to 50%. Liczyliśmy na 80, bo takie były reguły tego programu, ale znaleźliśmy resztę. Resztę z budżetu województwa pomogła gmina Drezdenko. Bardzo dziękuję gminie Drezdenko i wszystkim, którzy brali udział w podejmowaniu tej decyzji o przyznaniu nam 8 milionów złotych, które stanowią tę pozostałą część potrzebną na zrealizowanie tej inwestycji. Dzisiaj jesteśmy na placu budowy. Dzisiaj pierwsze łopaty poszły w ruch i to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, że jeśli złączymy siły, będą siły rządowe, samorządowe, gminne, to wtedy damy radę. I dzisiaj naprawdę mnie bardzo to cieszy, bo to jest pokazane, że warto upominać się o swoje, warto walczyć o swoje i warto szukać sojuszników. Czekaliśmy też na ten projekt i na możliwość jego sfinansowania. Jest to jedna z największych inwestycji, jeżeli chodzi o środki finansowe, jakie muszą być wydatkowane, więc ten montaż, to szukanie zajęło nam sporo czasu, ale w momencie, kiedy pojawiają się możliwości, województwo lubuskie z nich korzysta, złożony został wniosek, pozyskany dofinansowanie. No i dzięki temu tak naprawdę cały ten proces kończy się właśnie tym, że zaczynamy inwestycje i mam nadzieję, że za 2 lata, może trochę więcej, będziemy tą inwestycję oddawać do użytkowania ku ciesze mieszkańców i poprawie bezpieczeństwa w Drezdenku.
To jest cała obwodnica, ten nasz odcinek zlokalizowany jest na terenach zalewowych. To też obszary, też bogate biologicznie, blisko Natura 2000. Na tym obszarze budujemy 3,5 km obwodnicy, w tym jeden wiadukt kolejowy nad linią oraz obiekt mostowy nad Starą Notecią oraz nad samą Notecią o długości 345 metrów. Będzie to obiekt zespolony. Płyta żelbetowa oparta na dwóch dźwigarach stalowych. Ta uroczystość rozpoczęcia budowy trasy, która odciąży cały ten ruch uciążliwy dla naszych mieszkańców, to naprawdę jest wielkie dla nas święto. Minęło około 3 lat od momentu, jak postanowiliśmy z całą grupą moich kolegów i koleżanek coś zrobić. To co może taki zwykły szereg zrobić? Może wzbudzić zapotrzebowanie społeczne. I tak też zrobiliśmy. Zebraliśmy ponad 5000 podpisów. A siła tych podpisów spowodowała, że mieliśmy odwagę pójść dalej z tym. Zrobiliśmy setki kilometrów. Wielokrotnie rozmawialiśmy z Urzędem Marszałkowskim, z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Mieliśmy też swoich rzeczników w sejmiku naszego województwa. Mieliśmy po swojej stronie parlamentarzystów. Kibicowałam cały czas pani posłanka Krystyna Sibińska, pan poseł Waldemar Sługocki. No i dzisiaj stało się. Myślę, że dzisiejszy dzień jest przełomowy i naprawdę jestem bardzo szczęśliwa. To jest bardzo radosny dzień, bo przecież jeszcze kilka lat temu to były plany, ambitne plany, ale ciągle plany i marzenia, a teraz tak naprawdę to się urzeczywistnia. I oczywiście jest to też taki moment refleksji i moment, w którym faktycznie trzeba podziękować i docenić wiele osób, które przyczyniły się do tego, że jesteśmy właśnie w tym punkcie. I że już tak naprawdę można powiedzieć lada moment Drezdenko odetchnie. Odetchnie od ciężkiego transportu. Mieszkańcy będą mieli spokój, będzie bezpieczniej. No i nasz samorząd będzie mógł się rozwijać. Już w ten czwartek miłośnicy mody będą mieli okazję wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu. Gorzowska projektantka Natalia Ślizowska zaprasza na pokaz mody Nowy Popart, który odbędzie się w Arenie Gorzów w ramach cyklu Lubuskie Wita Wiosna. 7 marca jest wydarzenie w Arenie Gorzów pod tytułem Lubuskie Wita Wiosna i my tym razem chcemy pokazać naszą najnowszą kolekcję Nowy Pop Art, ale będzie to zupełnie inny pokaz niż dotychczas, ponieważ będzie on z modelkami i właściwie jest jeszcze jeden model w wieku senioralnym, czyli między 60 a 80 lat. Wczoraj nastąpiły przymiarki, ja jestem zachwycona w ogóle. Osoby w takim wieku, że są kolorowe, odważne i niesamowite. Nasz pokaz będzie o 17:30 podczas tego wydarzenia i nie są potrzebne wejściówki. Zaznaczę to, bo wiele osób o to pyta. Serdecznie zapraszam na nasz pokaz najnowszej kolekcji Nowy Popart już 7 marca o godzinie 17:30 w arenie podczas wydarzenia Lubuskie Wita Wiosna. Myślę, że nasz dobór modelek i modeli może bardzo zaskoczyć. Zapraszam. Gorzowski zespół heavy metalowy Black End niedawno wydał swoją pierwszą płytę pod tytułem Niepokonani. Prace nad albumem trwały przez długi czas. Jeden z utworów trafił nawet na listę przebojów Turbo Top, co jest ogromnym sukcesem dla zespołu. To jednak nie pierwszy raz, gdy gorzowscy muzycy zdobywają uznanie. Gdzieś zawsze chciałem założyć swój zespół, zawsze o tym marzyłem. Gdzieś za młodych lat człowiek inspirował się wiecznie Metallicą, Megadeth, tymi wszystkimi wielkimi zespołami. No i gdy sam poczułem w sobie, że jednak już to jest ten moment, trzeba wziąć się za swoje, no to założyłem właśnie Black End. Wystąpiłem w szansie na sukces, zająłem 2 miejsce swojego odcinka. Prawie się dostałem do finału, ale jednak troszkę zabrakło. Może kiedyś to powtórzę, nie wiem. Zagraliśmy na Dobry Wieczór Gorzów jako Gwiazda Wieczoru. To jest nasza płyta, tak się nasz prezentuje album autorski. Jest to pierwszy album po 10 latach i właśnie z tego miejsca chcielibyśmy powiedzieć, że pojawiło się 15 utworów, dlatego że przez te lata nic nie wydaliśmy. No i powiem szczerze, że w sumie nie żałuję, że nic wcześniej się tak naprawdę nie pojawiło konkretniejszego, dlatego że tu jest umieszczone 10 lat ciężkiej pracy, prawda, Łukasz? Staraliśmy się, żeby była taka
nie wiem jak to ująć, taka, miała coś w sobie, okładka taka trochę oldschoolowa, tak, nawiązująca troszeczkę, no myślę, że do zespołów lat 90., 80., nie, graficznie. W środku jest fajny taki bonusik w postaci plakatu A4, to jest kolaż zdjęć, różnych takich zabawnych, sympatycznych ujęć z naszych występów. Ja zakładałem, że to będzie trwało 3 miesiące nagrania, mix mastering 4 miesiące i mamy płytę. No to bardzo grubo się pomyliłem, dlatego że trwało to jednak 2 lata. Jak ktoś mi kiedyś powie, że co to jest nagrać płytę, no to... że to jest nic trudnego, no to powiem, że się bardzo, bardzo myli, dlatego żeby nagrać tych 15 utworów, ja na to ogólnie potrzebowałem 500 godzin. Ja nie żartuję, 500 godzin w studio. I to się wiąże z bardzo... Znaczy to wszystko zależy od tego, jak chcesz, żeby twoja płyta brzmiała, bo jeżeli chcesz, żeby ona po prostu brzmiała, no to spoko, no to nagrasz ją nawet w 2 dni, ale... Jednak tutaj wszystko jest dopięte na ostatni guzik i jestem święcie przekonany, że każdy potencjalny słuchacz, który nabędzie nasz album, powie wow. W ogóle zdarzyła się taka bardzo fajna sytuacja, że wielu ludzi mówiło, że to się nie uda, żebyśmy nawet nie próbowali. Do przeforsowania. Tak, że to jest trudne do przeforsowania, że nie ma co próbować, a ja jednak spróbowałem, wysłałem naszą piosenkę pod tytułem Barykady, która właśnie znajduje się na tym albumie, do Antyradia i okazało się po tygodniu czasu dostałem odpowiedź, że utwór pod tytułem Barykady będzie brał udział w Turbotopie i w sumie głosować już możecie na nas tak naprawdę od zeszłego piątku, tak więc zachęcam gorąco do tego, byście weszli na Antyradio, znaleźli Black End, Barykady i oddali swój głos. Głos można oddać raz dziennie, wasza pomoc jest nam bardzo, bardzo potrzebna. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam już jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.